Świetnie pan mówi po polsku. A co ty myślisz? Że Polak nie może się wybić na świecie? A Waluś? A una bomba? Wąski jest. Widzę. Ladies and gentlemen, Peter Lukas is here. Czy Piotr Andrzejewski? Jak to jest? To dla polskiej publiczności. No? Więc nie, właśnie, kim jestem? Tak naprawdę we wszystkich dokumentach jest Piotr Andrzejewski, no ale w pracy jest Peter Joseph Lukas. To jest w ogóle zresztą... Peter J. Lukas. No J, ja to sobie wziąłem taki skrót, no bo... Which sounds even better. Yeah, it sounds better. ale okazuje się, że Peter J. Lukas istnieje, więc tak naprawdę, bo jestem zarejestrowanym aktorem w Screen Actors Guild, czyli w Unii Aktorskiej, jako Peter J. Lukas nie mogłem się zarejestrować, musiał być Peter Józef, czyli napisałem Joseph. Ale w końcu używam w większości Peter Lukas. No i tak zostało, ale wybór tego nazwiska był dość trudny, bo na początku ja próbowałem zresztą przemycić Andre nawet było w pewnym momencie, ale to nie pracowało z dwóch względów, że tam nie myślano o mnie jako Polaku, bo uważali, że nie wyglądam jak Polak, a po drugie to nazwisko no, nie miało jeszcze tego umf tak zwanego. No więc wziąłem, mamy taki Players Directory, to jest książka ze wszystkimi aktorami, no i Peter oczywiście, to jest tłumaczenie Piotra. Wybrałem tam różne opcje, które jakoś brzmiały z tym Piotrem, Peterem. No i przedstawiłem tą listę mojemu agentowi i oni wybrali Lukas jako nazwisko nie wiadomo skąd. I tak zostało. Nie jesteśmy w Hollywood, kochani. Piotr Andrzejewski, przepraszam, Peter J. Lukas jest gościem Nowego Ekranu. Powiedz, co robisz w Polsce? Co człowiek z takim dossier, człowiek, o którym można powiedzieć, że zrobił karierę w Hollywood, robi w Warszawie teraz? Przejazdem jesteś, czy może po prostu przyszedłeś zobaczyć, jak wygląda Warszawa, bo z perspektywy Hollywood wygląda inaczej na pewno. Znaczy, no miłe to, co powiedziałeś, jeśli chodzi o osiągnięcia tam, ale jakieś 6 lat temu życie mi się zmieniło. Przyszedł mój pierwszy syn na świat 5 lat temu, a pół roku drugi. A pierwsze 3 lata podróżowałem miesiąc tu, miesiąc tam, bo ciągnęły i nadal się ciągną moje sprawy personalne. Ale ostatnie 2 lata jestem praktycznie tu w Polsce i wychowuję moich rodzonców razem z Agnieszką. Polska kinematografia. No, możesz fachowo ją ocenić. Czym ona się różni od tego, co dzieje się w kinie światowym? Znaczy, to pytanie padało rzeczywiście już od początku, kiedy pojawiałem się w Polsce, a to już był 99 rok, chyba 2000, jak kręciliśmy Killerów 2 i Ostatnią misję. I tak naprawdę profesjonalnie się niczym nie różni, bo mamy naprawdę znakomitych, przede wszystkim operatorów, reżyserów. Ze scenariuszami bywa różnie. Mamy też świetnych aktorów, ale no, budżety są inne, możliwości są inne. Robimy dla mniejszej widowni. Dla przykładu, chyba w 2001 roku ja robiłem pilota do serialu. Fakt, że to był jeden wtedy na tamten okres najdroższy pilot. Pilot to jest coś takiego, to jest taki pierwszy odcinek, który się zrobi i potem network stwierdza, czy kupujemy, czy nie kupujemy. Więc ten odcinek to był dwugodzinny odcinek, robiliśmy 6 tygodni i miał budżet 12 milionów dolarów. Został podjęty jako serial. Ale mówimy o takiej różnicy, o takich różnicach finansowych, które pozwalają zrobić produkt, który się sprzeda na całym świecie, bo pod tym względem wydaje się tyle pieniędzy. No poza tym same Stany mają, o ktoś, no, pewnie mój agent. Same Stany bądź co bądź mają 300 milionów ludzi.
a ich produkty sprzedają się wszędzie. Więc jak się wydaje pieniądze, to się po prostu, wiedząc, że on się sprzeda globalnie, nie szczędzi. Może coś jest nie tak z polskim kinem, bo jednak mimo wszystko filmy w Polsce robione są dla publiczności polskiej. One się na Zachodzie chyba nie sprzedadzą, bo kogo na miłość boską w XXI wieku obchodzi połowa wieku XX? Połowa wieku XX. No tak, pod tym względem się zgadzam. No a wiek XVII, XVI, XV, my potrafimy martyrologii, jeśli chodzi o kinematografię, cofnąć się naprawdę daleko. No, ale wydaje mi się, że to były filmy robione chyba dla publiczności no, młodzieżowych, żeby przyszły szkoły, żeby każdy Polak to zobaczył. Przy czym jest problem też taki, że one były kręcone w języku polskim. Na przykład jeśli chodzi o publiczność amerykańską, jest to publiczność rozpieszczona, która no, nie jest przyzwyczajona do tego, żeby chodzić do kina i czytać napisy. Więc ta kwestia już odpada. Wiem, że na przykład pan Antczak próbował robić Chopina w dwóch językach, po polsku i po angielsku, ale no, niestety dubbing na dużym ekranie nie sprawdza się, bo no, przynajmniej ja nie mogę się skupić w momencie, kiedy widzę, że dźwięk jest osobno, a usta są osobno. I to chyba no nie wyszło. No ale w Ameryce też są przecież. Znaczy w Hollywood jest mnóstwo złych filmów, ale są również świetne filmy. Tylko że tam prawie każdy pisze. Tych scenariuszy jest multum, jest z czego wybierać. Wydaje mi się, że już teraz też jest, są drzwi otwarte dla tych młodych twórców, którzy zaczynają pisać fajnie i są to ciekawe podejścia do tej sztuki, do pewnych tematów. Pewne sytuacje, wydaje mi się, zrobiły nam trochę złą renomę w Hollywood. I to było chociażby skandale związane z Schindlerem, z listą Schindlera, bo wtedy mogliśmy się otworzyć na to, żeby produkcje przychodziły do Polski i tu kręcono. No ale David Lynch przecież kręcił w Łodzi. No tak, ale David Lynch to został ściągnięty przez Marka Żydowicza. Był zaprzyjaźniony, jest zaprzyjaźniony z nim i tak naprawdę ten projekt, w którym miałem szczęście być, no to był takim projektem, który tworzył się w Davida głowie właśnie chyba może od momentu też jak był tutaj w Łodzi, ale pierwsza część została nakręcona tak naprawdę z Lorą jeszcze w Stanach i on zresztą jak opowiadał o tym, jak doszło do tego, że ja się w tym filmie pojawiłem, to ja byłem tutaj przez tydzień i my tak naprawdę mieliśmy ze sobą kontakt. I ja dopiero później zrozumiałem, że mnie tak naprawdę obserwował. I z tego, co później opowiadał, to pod koniec tygodnia zadzwonił i powiedział, chyba znalazłem twojego męża. I później zrobił tak zwany test. Poprosił Marka o aktorkę, aktora, kilku starszych aktorów. No, napisał scenę praktycznie po południu, 7 czy 8 stron i to był tak zwany green room. Marek oczywiście stanął na wysokości zadania, zorganizował wszystko, włącznie z przemalowaniem pokoju na zielono i całą ekipę. No i to nakręciliśmy. No i na drugi dzień po nakręceniu właśnie David mi powiedział, słuchaj, chciałbym się z tobą spotkać, jak wrócisz do Hollywood, to do Los Angeles, to zadzwoń, spotkamy się na kawę. No i wtedy na kawie powiedział mi, mam dla ciebie troszkę więcej niż to, co robiliśmy wtedy. No i tak się zaczęła nasza współpraca, przy czym my pracowaliśmy przez 2 lata nad tym filmem. On częściowo go robił tutaj, częściowo w większości w Stanach, no ale to dzięki można powiedzieć tylko tej przyjaźni z Markiem i zakochaniu się w Łodzi.
Powiedz mi, jakie są twoje plany? Jesteś przystojny, to wiem od naszej operatorki Karkinki, która bezspornie to stwierdziła, bo ja tego nie potrafię ocenić. Wydaje mi się, że tak, ale muszę tu polegać na zdaniach kobiet. Na zdaniu kobiet wysoki, właściwie spełniasz wszystkie warunki do tego, żeby być topowym aktorem w Polsce, hollywoodzkim. Jesteś. Jakie są twoje plany? Co teraz? No to, że plany to jedno, a realia to drugie. Zabawne jest to, że chociażby ostatni rok był taki, że w ubiegłym roku w kwietniu przez casting, przez internet, bo mam nadal agenta w Stanach, zrobiłem casting do serialu drugiej edycji Nikity. No w związku z tym, że teraz wszystko można nagrać, włączyć, wrzucić na YouTube, agent to przesłał casting director, która mnie pamiętała i koniecznie chciała, żebym przyszedł na casting, ale mój agent wytłumaczył, że mnie nie ma, jestem w Polsce, no to nie się nagra. No to się nagrałem, przesłałem. Ona oczywiście wysłała to do Toronto, gdzie producenci mnie zaakceptowali, a ci wysłali z powrotem do networku na końcową akceptację i jak się okazało, załapałem rolę. Taką dość no, większą, bo musiałem latać do Toronto kilkukrotnie. A w pewnym momencie, w związku z tym, że spodziewałem się drugiego syna w Polsce, no więc przedstawiłem mi sytuację i chciałem się jakoś no, zlimitować do tych podróży, no więc uśmiercili mojego bohatera. Ale jakie to proste. Ale co zabawne, to, że okej, stamtąd była propozycja. Teraz właśnie na dniach wyszła propozycja ze wschodniego rynku, co jest dla mnie dość też miłe, bo to naprawdę bazując na moich dotychczasowych osiągnięciach i z tego, co widziano właśnie w produkcjach zachodnich. Ale ze wschodniego to znaczy z którego wschodniego? Z Rosji? Czyli Ukraina, Rosja, bo to mają być dwa kraje. No bo tak, na ruskim języku gawalicję. No. Niemnożka. No będę się musiał właśnie pod tym względem troszkę podszkolić. Ale to będzie produkcja wschodnia dotycząca spraw wschodnich, czy tak, zwykła gangsterka? Wschodnia, przy czym no nie, właśnie nie gangsterka. Właśnie nie gangsterka. Trzeba w końcu od tego odejść, nie? Nie, ale zabawne, że to mówisz, ale w większości rzeczywiście te moje role w Stanach, w związku z tym, że i to chyba nastąpiło w pewnym momencie, kiedy ja sobie wyrobiłem taki image. Miałem wtedy, to była moja pierwsza rola zresztą w studenckim filmie, który bardzo dobrze wyszedł, a grałem tam argentyńskiego gaucia. Musiałem zapuścić długie włosy, być nieogolony. I to nagle zaczęło pracować jako tak zwany bad guy. Więc w związku z tym, że mój akcent był też takim akcentem, oni to nazywają continental, czyli gdzieś tam, skądś, nie wiadomo skąd. Przy czym jak gram Rusków, to muszę robić akcent trochę twardszy. Przy czym to jest dla mnie bardzo łatwe, bo ja sobie myślę o naszych rodakach ze wschodu, zaczynam w ten sposób zajeżdżać i and I start to vibrate Rs and sound Russian immediately. Więc po prostu, pomimo, że w mojej agencji było kilku Rosjan, to mój agent jednak zawsze stawiał na mnie, że tam w jakiś sposób byłem w stanie przekonać tych amerykańskich producentów, że ja to Rusek. No, wystarczyło gdzieś tam rzucić jakąś frazę po rosyjsku, no i to tak pracowało. Mówię właśnie o produkcjach. Jakoś w Polsce teraz zrobiłem mały epizod w serialu Paradox, a w zeszłym roku no to zrobiliśmy Wygrany. No więc tak niewiele, przyznam. No troszkę, przyznam szczerze, gdzieś tam w sercu jestem tym zawiedziony, że w jakiś sposób no, nie wykorzystuje się mnie lepiej. No właśnie, może to jest kwestia tego, że ten rynek nie dorósł. No jesteś gwiazdą, bezspornie. Jesteś rozpoznawany. Rozpoznawalny, przepraszam. No nadal jeszcze gdzieś tak, rzeczywiście. I to z filmów starych, bo to z filmów z 99 roku, czyli z Killerów dwóch, ten słynny Szakal. I ostatnią misję, która rzeczywiście stała się dużym sukcesem w telewizji. Mniej w kinach, ale w telewizji. No gwiazdą, no, nie przesadzajmy, ale no,
Nie, no tak, naprawdę. Mi się wydaje, masz bardzo pochlebne recenzje, nie tylko wśród krytyków, mówię o tym rynku amerykańskim, ale również wśród internautów i blogerów, bo sprawdziłem, jak to wygląda. Mhm. Jesteś bardzo dobrze odbierany, chociaż jesteś bad guy. Faktycznie, pokaż coś jako bad guy. Nie, pokazywał nie będę, ale widzisz, akurat właśnie wczoraj sprawdzałem historię gry komputerowej, którą zrobiłem w 1996 roku. A ona się nazywała Beast Within Gabriel Knight. Tam grałem arystokratę, który jest wilkołakiem. Niemniej naprawdę dobry scenariusz. To było wydane w wszystkich językach na całym świecie. Ja do tej pory dostaję e-maile z tego powodu. Ja zresztą za to dostałem, nieskromnie mówiąc, tytuł the Best Bad Guy of the Year. The Best Villain of the Year. No widzisz, zgubiłem się. A o co mnie pytałeś? O to, że może ten rynek, wyszedłem od tego, że może polski rynek filmowy jeszcze nie dorósł do tego, żeby cieszyć się z tego, że są, że ma dostęp do gwiazd. Po czym dodałem, że jesteś bardzo rozpoznawalny, masz bardzo dobre opinie nie tylko krytyków, ale również internautów. Po czym nieśmiało poprosiłem cię, żebyś pokazał tą złą twarz swojej natury aktorskiej. Ale nie, wiesz, bo tu... Pokazanie, wydaje mi się, że pokazywać nie wolno, bo to jest tak jak w technice, bo pokazywanie to jest acting, czyli Michael... Well, that is precisely what I mean. No, ale Michael Caine powiedział, że jak się, if they catch you acting, you lost, bo tak naprawdę jest, you have to be, czyli po prostu trzeba być w danym charakterze. Oczywiście tekst, zachowania pomagają w tym, ale żeby zrobić minę groźną, no to po prostu trzeba to, to jest sztuczne. To jest po prostu musi wyjść gdzieś tam z danej sytuacji, z danych okoliczności. I mi się wydaje, że w pewnym momencie, jak już wiesz, zrobiłem tego troszkę, to stałem się bardzo wybiórczy. Bo już nie chciałem się powielać, nie chciałem robić tego samego, co robiłem kiedyś. Ale dlaczego zacząłem mówić o tej grze? Bo mówiłeś, że właśnie, bo lubią czarne charaktery. Bo właśnie w tej grze, żeby skończyć ją, trzeba było mnie zabić. I fani wpisywali się często, że po prostu nie chcieli mnie zabić, ze względu na to, że mnie tak polubili. Bo to rzeczywiście był bardzo interesująco napisany scenariusz. To było 700 stron. To masa pracy. No, ale 700, dla mnie było tylko 100 stron, ale 700 stron całej opowieści. Ale to była rzeczywiście na tamte czasy taka breakthrough tak zwana, łamiąca lody i bo to w pierwszej grze, której użyto aktorów z blue screenami, nie? Czyli tam z niebieskimi ekranami z tyłu. Więc to naprawdę było coś, co dało mi popularność, można powiedzieć, i rozpoznawalność w różnych częściach świata. Byłem zaskoczony czasami. Dobrze. To dziękuję ci bardzo za wizytę w nowym ekranie. Trzymamy kciuki za twoją karierę, bo większość blogerów tak naprawdę cię zna, rozpoznaje. Jesteśmy szalenie ciekawi tego, gdzie się teraz pojawisz. No teraz to będzie chyba następny odcinek Paradoksu, ale w którym tygodniu, to tego nie wiem. Może to jakiś 7, 8 odcinek. Serial z Bogusławem Lindą. And be kind and say something like, I have to kill you. No, I don't have to kill you. Oh God. Dzięki, dziękuję bardzo. Dzięki.